Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Niedawno słyszałem w jednej z debat telewizyjnych kłamliwą informację podaną przez jednego z polityków PO, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości ograniczono prawo opozycji sejmowej przez zmianę regulaminu Sejmu. Jestem trzecią kadencję posłem i dokładnie pamiętam, kiedy większość rządząca ograniczyła moje prawa. Było to w 2008 roku, na początku poprzedniej kadencji Sejmu. Od tamtego czasu do zadania pytania w trzecim czytaniu może zapisać się tylko jeden poseł z każdego klubu i koła, co znacząco ogranicza możliwość zadawania pytań przez posłów opozycji przedstawicielom rządu. Wcześniej o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji przez jej przewodniczącego mogło skutecznie wnosić 1/4 składu komisji, gdy od 2008 roku takie prawo przysługuje 1/3 członków komisji. Taki zapis ogranicza prawo posłów opozycji do inicjowania prac komisyjnych, tym bardziej, że wydłużono obowiązujący termin na zwołanie komisji w tym trybie z 2 tygodni do 30 dni. Podczas debaty sejmowej w 2008 roku ówczesny szef klubu PiS, Przemysław Gosiewski, mówił z mównicy sejmowej: nigdy w historii nie było podobnych precedensów, aby kolejne uprawnienia dla opozycji były odbierane. Tym projektem, który dzisiaj zaprezentował pan poseł Kazimierz Ujazdowski, chcemy choćby częściowo naprawić obecne złe sejmowe prawo. Mam pytanie do posła wnioskodawcy. Dlaczego większość sejmowa PO-PSL nie chce unowocześnić procedowania w polskim parlamencie, urealnić sejmowej debaty w trzecim czytaniu i zwiększyć praw posłów, szczególnie posłów opozycji? Dziękuję.